Cześć, tu Gmeru HDTV Polska. Jesteśmy w warszawskim domu Kli w Brandstorze LG, gdzie dostaliśmy cynk, że przyjechał największy OLED świata. To jest właśnie ten telewizor LG Signature 88-calowy OLED. Pisaliśmy o nim już wiele razy na portalu, seria Z10. No i dzisiaj przyjechaliśmy zobaczyć, no właśnie, czy do końca ten telewizor, czy może porozmawiamy generalnie o rozmiarach, dlatego że ten telewizor jest bardzo drogi. On kosztuje w okolicach 100 tysięcy złotych, ale okazuje się, że żeby kupić duży telewizor, wcale nie trzeba wydać dużo pieniędzy. I dzisiaj właśnie kilka takich przykładów Wam zaprezentujemy, a przede wszystkim skupimy się na tym, dlaczego warto kupić tak duży telewizor. Dlaczego warto wymienić 55-calowy czy 65-calowy telewizor na przykład na 77-calowy czy 85-calowy model? Ostatnio, słuchajcie, sam nawet Adam Małysz był w Brandstorze LG i wymienił 65 cali na 77 cali OLED. Więc skoro on wymienił, no to myślę, że warto tym tematem się zainteresować. Opowiemy sobie przede wszystkim, z jakiej odległości taki telewizor oglądać. Dlatego, że to jest pierwsze zawsze pytanie, skoro mamy 88 cali albo 77 cali, to z jakiej odległości tak wielki ekran oglądać oraz jak go zawiesić na ścianie, na jakiej on wysokości powinien wisieć. Więc to są bardzo ważne elementy i o tym będę chciał Wam zaraz opowiedzieć. Zapraszam. Co ma obecnie największe znaczenie przy wyborze nowego telewizora? Przede wszystkim użyte technologie, w tym rozdzielczość, ale też jego wielkość. Mimo że coraz większą popularność zyskują spore przekątne, wciąż wielu z nas nie decyduje się na duży ekran wcale nie ze względu na cenę, bo te obecnie bardzo spadły względem ostatnich lat, ale bojąc się, że będzie zbyt masywny i po prostu za duży. W większości przypadków okazuje się jednak po fakcie, że kupiliśmy telewizor, który jest za mały. Przechadzając się po warszawskim Brandstore LG, można zauważyć, że sporą część oferty stanowią właśnie telewizory z wielką przekątną. Jest ich zdecydowanie najwięcej i to zarówno tych w technologii OLED, jak i LCD NanoCell. W co powinien być wyposażony tak wielki ekran? Najważniejsze cechy to 120Hz matryca, która spowoduje, że oglądanie sportu czy granie na konsoli albo PC będzie zdecydowanie przyjemniejsze oraz pozbawione smużenia, na przykład w trakcie piłkarskiego spotkania. 120 Hz ma szczególne znaczenie przy dużej przekątnej, bo to tutaj zdecydowanie bliżej siedzimy i dużo łatwiej dostrzegamy niedoskonałości obrazu. Kolejna sprawa to kąty widzenia. Siedząc nawet na wprost telewizora z dużą przekątną, będziemy łapać kąty, szczególnie siedząc blisko. W tym momencie rozwiązaniem jest na przykład matryca IPS, która jest stosowana w telewizorach LG. Dzięki temu ten problem właściwie nie będzie w ogóle istnieć. Jak w takim razie dobrać odpowiednią przekątną do naszego salonu? Nasz zaktualizowany kalkulator odległości od telewizorów na portalu z pewnością rozwieje Wasze wszelkie wątpliwości, ale chcę zaznaczyć jedną kluczową rzecz. Praktycznie żaden telewizor nie będzie zbyt duży. Dlaczego? Wynika to z potwierdzonych badań wyliczeń, wedle których optymalna odległość widza od ekranu, pozwalająca w pełni cieszyć się obrazem w rozdzielczości 4K lub 8K, wynosi 1,5 cm na każdy cal ekranu. Oznacza to, że dla przykładu, kupując popularny obecnie 55-calowy wariant wybranego przez nas telewizora 4K, powinniśmy siedzieć od niego w odległości wynoszącej dokładnie 1,10 metra. Mało, prawda? Konia z rzędem temu, kto faktycznie siada tak blisko, tak dużego zdawałoby się przecież ekranu. Dlatego właśnie nie powinniśmy się bać wielkich przekątnych takich jak 65 cali, 75 cali czy nawet 86 cali. Dodatkowo im wyższa rozdzielczość, tym bliższa pozycja, jaką powinniśmy zająć, aby dostrzec detale obrazu wynikające właśnie z użytej rozdzielczości w wyświetlanym materiale wideo. Wszystko sprowadza się tu do możliwości rozróżnienia detali przez ludzkie oko. Jest ono instrumentem analogowym, więc w uproszczeniu nie posiada rozdzielczości. Fizjologia tego narządu narzuca jednak pewne ograniczenia w rozróżnieniu detali. Jeśli będziemy mieli za małą rozdzielczość ekranu, to widz dostrzeże poszczególne piksele i obraz będzie wyglądał sztucznie. We wschodzącej dobie 8K bardziej jednak prawdopodobne jest, że rozdzielczość będzie za duża i w ogóle jej nie wykorzystamy, jeżeli wybierzemy za małą przekątną do zbyt dużego dystansu siedzenia, no ale za nią zapłacimy. Zdrowe oko jest w stanie rozróżnić detale oddalone od siebie o minutę kątową. Oznacza to, że zwiększenie rozdzielczości w nieskończoność nie ma sensu i w związku z tym często lepiej wybrać telewizor 4K zamiast przepłacać za 8K. By wykorzystać wszystkie detale, jakie oferuje dana rozdzielczość, musimy zająć następującą pozycję. To, co widzicie na ekranie, nie wynika tylko z teorii.
Wielokrotnie przeprowadzaliśmy testy na publiczności w trakcie naszych szkoleń w HDTV Polska, czy są w stanie nasi widzowie rozpoznać detale, np. drobno-czarno-białe prążki z danej odległości na ekranie telewizora. Zawsze, powyżej 95% publiczności potwierdzało powyższe zależności. Przypomnę jeszcze raz, że konkretną wiedzę na temat doboru odpowiedniej wielkości telewizora o rozdzielczości Full HD, 4K lub 8K do Waszego salonu, sypialni lub innego pomieszczenia znajdziecie w naszym aktualnym fachowym tekście zawierającym precyzyjny kalkulator, do którego zapraszam. Jak wieszać duży telewizor lub stawiać go na szafce? Jeżeli zdecydujemy się na przykład na 86-calowego giganta z wyższej półki cenowej albo 75 z podstawowej, ale z takimi parametrami jak 120 Hz czy HDMI 2.1, pozostaje nam pomyśleć, jak taki telewizor zawiesić poprawnie na ścianie. Sprawa jest dosyć prosta. Telewizor powinien wisieć tak, aby nasz wzrok był na wysokości środka ekranu. Mamy patrzeć na wprost. Dzięki temu nie będziemy musieli podnosić czy obniżać głowy ani naszego wzroku i się w ten sposób męczyć. Na koniec ceny dużych telewizorów. Jak się okazuje, wcale nie są wysokie i w ostatnich latach spadły wielokrotnie. Dzisiaj, patrząc chociażby na półkę w Brandstore LG, 75-calowy telewizor z matrycą 120 Hz oraz portami HDMI 2.1 można kupić już za, uwaga, 5599. Za gigantyczny 86-calowy model serii NanoCell zapłacimy około 13 tysięcy złotych. To są ceny, które kiedyś oscylowały w granicach nawet 100 tysięcy za tak gigantyczną przekątną. Jak widzicie, nie ma co bać się kupować wielkich rozmiarów. Nawet tak duży telewizor jak ten 86-calowy NanoCell doskonale będzie pasować w naszym domu, nawet jeżeli będziemy go oglądać z 2 czy z 3 metrów. Oczywiście istotne jest, jakie źródło do niego doprowadzimy, ale jak już wiecie, tu są tak mocne procesory w tych telewizorach, że nawet troszkę gorszej jakości obraz będzie bardzo dobrze wyglądać. No a oczywiście do wysokiej jakości i do wysokiej rozdzielczości, wbrew pozorom, jak widzieliście, należy blisko siadać. Dlatego nie boimy się dużych rozmiarów, a zobaczycie, że jak taki telewizor sobie kupicie, to naprawdę granie czy oglądanie sportu czy filmów nabierze nowego wymiaru. Trzymajcie się, cześć!